zjawisko osmozy i w próbie badawczej mamy jajko z 10% roztworem octu, a w próbie kontrolnej jest jajko w wodzie destylowanej. I w próbie drugiej zaobserwowano rozpuszczenie osłonki, czyli wapiennej skorupki jajka. Osłonięta błoną pergaminową jaja wykazuje właściwości błony półprzepuszczalnej, którą może wędrować H2O, czyli woda. I tutaj rozpuściła się właśnie skorupka jajka. Yeah.